10 najdroższych obrazów. Te dzieła sztuki mówią same za siebie. A teraz tak serio, jest 3 maja, święto, spędźcie ten dzień jakoś z rodziną, z przyjaciółmi, idźcie uczcić flagę, czy tam co chcecie, nie siedźcie już na YouTubie, przynajmniej nie dzisiaj, jutro zapraszam na Światową Historię, będzie odcinek o liberalizmie, cześć!